Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym graczu, któremu udało się przejść połowę groty potworów. Mowa oczywiście o tym lochu w strefie mroku. Mamy go dostępnego tutaj dopiero od poziomu 600. No jest to bardzo mocny loch. Jeszcze generalnie nikomu nie udało się go zamknąć, nawet tym najmocniejszym graczom, tym, którzy grają w tą grę najdłużej. No i dlatego też nagrywam to w ramach ciekawostki, bo po prostu wszyscy gracze patrzą, zwłaszcza ci topowi, jedni na drugich, no i tutaj każdy jakiś progres, każdy kolejny powiedzmy przeciwnik pokonany w tym lochu to jest właśnie powód do dumy, no bo loch jest bardzo ciężki, no ale do tego zaraz przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie ogólnie o tym lochu, co wy sądzicie o tym, że tyle statystyk jest potrzebnych, żeby w ogóle tutaj w tym lochu coś zrobić, no i jak to z waszej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o balans tego lochu. Natomiast tak, właśnie, jeżeli chodzi o ten loch, no to tak jak mówię, mamy tutaj go dostępnego, oczywiście wiadomo, w strefie światła ten loszek jest dość prosty do pokonania, no ale w strefie mroku możemy go odblokować dopiero od poziomu 600, więc to już samo przez siebie mówi, że jest to loch bardzo, bardzo late game'owy. 600 poziom, no nie oszukujmy się, niezbyt dużo osób dobija tak naprawdę, większość osób kończy grę przed tym 600 poziomem, więc jest to loch zdecydowanie dla tych, no, najwyższych graczy powiedzmy, najwyższo poziomowych, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i właśnie poziom tego lochu również na to wskazuje. Jest bardzo ciężki, bardzo tutaj ciężko pokonywać kolejnych przeciwników jednego po drugim. No i z jednej strony ktoś by mógł powiedzieć, ja tak też myślałem w sumie, że jest to słabo zbalansowane, no bo jednak tutaj już mamy powiedzmy jakieś tam inne lochy pokonane. Był nawet taki moment w gierce, kiedy chyba niektórzy gracze mieli wszystkie lochy zamknięte, nie mieli co ubijać. No i dopiero po jakimś czasie został właśnie ten loch dodany. No ale wiadomo, no lochy to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze, najważniejszych funkcji, no i dobrze jest mieć ciągle jakiś loch otwarty, dobrze jest mieć ciągle jakiegoś przeciwnika powiedzmy do pokonania, gdzie dążymy naszą postacią, żeby go właśnie pokonać, no bo jest to taka motywacja. Jeżeli mamy wszystkie lochy pokonane, zamknięte, no to tak naprawdę gramy dla samych siebie, gramy tutaj dla rozwoju naszej własnej postaci, może ewentualnie dla rankingu, może tutaj dla tego rankingu międzynarodowego, no ale lepiej jest jednak mieć po prostu jakiś cel w tej grze, do czegoś tam dążyć. No i ten loch to jest, tak mi się w tym momencie wydaje, że to jest właśnie taki cel dla tych najbardziej late game'owych graczy, żeby tutaj go pokonywać, no i żeby po prostu dążyć do tego, żeby tam kolejnego przeciwnika pokonać, no i żeby to się jakoś tam zazębiało. Nie tak dawno, w sumie to nie wiem, czy nie tak dawno, ale jakiś czas temu mieliśmy właśnie aktualizację lochów, gdzie ten wygląd tych lochów, ogólnie tej mapki się zmienił, no i również zostało dodanych naprawdę dużo nowych lochów, tutaj niektóre lochy zostały podzielone, no i właśnie w tym też ta grota potworów. No i teraz tak mi się wydaje w tym momencie, jak nagrałem ten film, że właśnie celem tego lochu to jest właśnie taki, no, podtrzymanie tych najbardziej late game'owych graczy przy gierce, nie? Żeby właśnie mieli jakiś cel, żeby tam do czegoś dążyli, no i tak to wygląda. No i z drugiej strony w sumie ma to sens, dlatego że zazwyczaj w grach MMO wygląda to tak, że im mamy wyższy level, tym jakby wiadomo, no ciężej się expi, ciężej tam zdobywa się kolejne poziomy, no i też robi się to bardziej mozolne. No i właśnie w przypadku tego lochu tak to wygląda, bo musimy naprawdę grać miesiącami, miesiącami musimy zdobywać masę statystyk, których zdobywamy bardzo, bardzo dużo na takim poziomie powiedzmy 650+, no i dopiero wtedy zaczynamy mieć szansę na pokonanie jakichś tam kolejnych przeciwników. No i właśnie, Nachteule, z tego co wiem, bo o tym graczu dzisiaj powiedzmy nagrywam odcinek, Nachteule to jest gracz, któremu udało się jako pierwszemu bodajże pokonać piątego w tej strefie mroku, w tej grocie potworów, piątego przeciwnika, no i tak to wygląda. To jest, oj przepraszam, to nie to jeszcze, zaraz do tego przejdziemy, to jest dokładnie ten screen. Jak widzicie, zostało mu tylko 13 milionów HP, zobaczcie w ogóle jego statystyki, on ma tutaj niecałe 500 tysięcy inteligencji, więc to jest w ogóle wow. Tak samo jeżeli chodzi o HP, no to on ma tutaj prawie 300 tysięcy tego HP, gra ogólnie magiem, no jest przepotężny. Jak widzimy, nawet pokonując taki loch, taki late game'owy, taki mocny, dostajemy tylko 300 milionów expa, no ale to myślę, że nikogo nie dziwi, bo tak to po prostu w tej gierce działa. No ale właśnie mówię, no takie statystyki mu były potrzebne, on ma tutaj 682 poziom, żeby tą piankę, dokładnie on się nazywa po polsku człowiek pianka, ten przeciwnik, żeby udało mu się go pokonać. No i z tego co wiem, jest właśnie pierwszym graczem, któremu się to udało zrobić, no i przeszedł tą połowę. W tym momencie stoi na przeciwniku szóstym,
Czyli mu jeszcze tutaj zostaje do pokonania 6, 7, 8, 9, 10, czyli łącznie 5, czyli połowa jeszcze tego lochu, no i uda mu się go zamknąć. Oczywiście będzie to na pewno bardzo, bardzo długa droga, tu jakby myślę, że nie ma wątpliwości, no ale jest to właśnie jakiś tam kroczek do przodu, powiedzmy, do zamknięcia tej groty potworów. Jego postać wygląda naprawdę ślicznie, patrząc na jego statystyki, tutaj tak samo jeżeli chodzi o level, no to też level topowy, w sensie no topowy, no już jest tam sporo osób 700+, powiedzmy, w sensie no może nie sporo. Może tam kilka po prostu albo kilkanaście, no ale mówię, on tutaj pewnie gra pod statystyki, gra pod golda, zresztą no na tym levelu to nawet ciężko inaczej, no i właśnie te statystyki tak się prezentują i takie statystyki pozwoliły mu na ubicie właśnie tego przeciwnika. On tutaj zresztą też jest magiem, zwróćcie uwagę, ten człowiek pianka to jest właśnie maguś, on ma tutaj 350 tysięcy inteligencji, no i ma 486 tysięcy HP, w ogóle ma prawie 20 miliardów HP, także no nie wiem czy czemu, w sensie mag to nie jest jakaś dobra klasa do lochów, ale może przez to, że właśnie on jest też magiem, w sensie ten przeciwnik, no to może ten Nachteule miał po prostu łatwiej, aniżeli jakiś tam zwiadowca i tak dalej. Natomiast no statystyki są przepotężne właśnie tego gracza, no i tutaj takie statystyki jak widzicie są potrzebne, żeby ledwo, bo 13 milionów HP mu zostało, żeby ledwo tego przeciwnika pokonać. Więc no loszek mówię, loszek dla najstarszych wyjadaczy Shakesa powiedzmy, dla graczy, którzy grają najdłużej w tą gierkę, mają najmocniejsze statystyki i tak dalej, no i tak to po prostu się tutaj prezentuje. Udało mu się go pokonać 10 września, także 4 dni temu jak ja to nagrywam, chyba wy dostaniecie ten odcinek od razu dzisiaj, więc to też myślę, że jest istotna informacja, no ale właśnie tak to się prezentuje i takie statystyki były potrzebne na pokonanie 5 w tej grocie potworów. I mamy tutaj jeszcze drugą próbę, którą Nachteule wrzucił 3 godziny później około, no i teraz mamy tego ziomeczka, który się tutaj nazywa Piaskownicowy Robak, on jest z kolei wojownikiem, on ma tutaj 355 tysięcy siłki, no i ma 490 tysięcy HP. W ogóle zwróćcie uwagę, tutaj wojownik 20 miliardów HP, a tutaj poprzednio mamy magusia, który ma niecałe 20 miliardów HP, gdzie tak naprawdę statystyki, jeżeli chodzi o HP, są bardzo podobne. Strasznie śmieszne te przeliczniki, biorąc pod uwagę, że mag ma mniejsze aniżeli wojownik, to tak jakoś dziwnie, nie? Jeżeli chodzi stricte o ilość tego HP, chyba że ja coś tutaj źle patrzę. No ale nie, no dobrze, patrzę, ta różnica w HP jest naprawdę niewielka, nieważne. W każdym razie 3 godziny później wstawił jeszcze takiego screena, ma na tego przeciwnika 0,26%, więc nie tak mało, to jest pewnie kwestia kilku bądź kilkunastu dni, też mu się uda go pokonać, no i już tutaj taką bliską próbę nam zaprezentował, więc jak widzicie też pewnie tego 6 niebawem pokona. No 0,26 to już są fajne procenty na SF Toolsie, ja osobiście już bym powolutku zaczynał pewnie klikać, jakbym jakiś odcinek nagrywał, no ale właśnie Nachteule już jest tutaj blisko, żeby pokonać kolejnego przeciwnika. No i tyle, tak naprawdę tyle, więc powiedzmy, dużo osób mnie też często pyta, jak tam jeżeli chodzi o ten loch, właśnie grotę potworów od 600 poziomu, czy już ktoś to zamknął, czy na jakim tam etapie powiedzmy gracze stoją i tak dalej, więc to będzie fajny update, żeby wam pokazać, że dopiero są w połowie, dopiero tą połowę pokonują ci najmocniejsi gracze, no i jeszcze tu naprawdę będziemy musieli długo poczekać, aż ktoś w końcu ogłosi, że zamknął tą grotę potworów, bo jest ona niezmiernie mocna. Tyle ode mnie, jeżeli macie jakieś pytania bądź jakieś opinie na temat tego lochu, czy w ogóle tego gracza i ogólnie jakieś tam swoje przemyślenia, to piszcie oczywiście w komentarzach. Taki krótszy odcinek ciekawostkowy, ale stwierdziłem, że wam to nagram, no bo mówię, jest to jakiś tam krok do przodu, jeżeli chodzi o całą społeczność Shakesa. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, nie wiem czy mówiłem, piszcie te komentarze, tak jak już wspomniałem. Wszystko. Dzięki pięknie za uwagę, raz jeszcze dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!